Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Cieszę się bardzo, bo robi się już coraz cieplej, są pierwsze oznaki wiosny za oknem. Widzicie może nawet i w tle mojej kamerki, jak mam zasłony zasłonięte, że już tam słońce gdzieś tam się wkrada przez te szparki do mojego pokoju. Jest po prostu fantastycznie, jestem mega ucieszony z tego powodu. I też mam zamiar dzisiaj na odcinku spełnić prośbę jednego z widzów, który uporczywie mówi, że ponoć od 3 odcinków pisze mi w komentarzach pod filmem, pod filmami, żebym zrobił w końcu Subaru WRX STI i pojeździł, i bardzo chętnie zrobię coś offroadowego, bo mam kilka wyścigów tutaj offroadowych do zrobienia. Dawno nie robiłem tych wyścigów, nie jeździłem ich, nie pamiętam, wypadałoby coś na offroadzie poćwiczyć. Teraz jeżdżę McLarenem 570. Wylosowałem go w Wheelspinach na live, jak sobie graliśmy. Jestem mega zadowolony, bo strasznie długo czekałem na to auto. Strasznie mi się podoba z wyglądu. No ale chodźmy już kupić jakieś Subaru WRX STI. No, mamy w czym wybierać. Pierwsze Subaru to jest to, które mam już. To jest Subaru z DLC. Ale tak jakoś ono mnie nie pociąga, wiecie? W sumie to jest chyba to samo, co tutaj, no nie? To jest sporo droższe, ja już ten samochód mam, ale wolałbym jakąś inną Subarkę przetestować. Tak jakoś bardziej podoba mi się ta, nie wiem, tak jakoś do niej jestem bardziej przywiązany. Te dwa modele mi się bardzo podobają, z 4 i 5 roku. To jest ciekawe, bo zobaczcie, jak się różnią te modele między sobą, praktycznie zupełnie inny model, no nie? No a to tylko jest jakiś tam facelifting. Tak to wygląda. No i jest jeszcze 22B, też bardzo mi się podoba z wyglądu. Tu jeszcze jakieś inne Subaru. No ale mieliśmy zrobić WRX STI i tak się zastanawiam, które z tych wybrać. Osiągi, no troszeczkę się tam różnią, ale to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Tutaj mamy taki dodatkowy spoiler jeszcze na dachu. Taki mam dylemat, którą by tutaj wybrać, którą. Mówię, to Subaru już mam. W garażu. No to już wybrałem. Ja tak mówię, któro, bo kiedyś jak byłem malutki, byłem z moją babcią w cukierni, a moja babcia pochodzi ze wschodu i ona ma taki akcent jakby, nie wiem, ukraiński czy coś takiego. I ona powiedziała wtedy do mnie: no Łukaszek, którą chcesz? Ja tak sobie wybierałem wtedy te słodycze, tak jak teraz wybieram samochody. Okazuje się, że wygrywałem gdzieś w Wheelspinach te Subarki. Sporo ich powygrywałem, mam je teraz, mogę sobie nimi pojeździć. To jest bardzo fajne Subaru, widziałem w rzeczywistości, słyszałem przede wszystkim w rzeczywistości silnik Boxer. Fantastyczna sprawa. Ej, czemu nie mogę maski otworzyć? No kurczę, poważnie? Nie można maski otworzyć, szkoda. Przecież tu są takie fantastyczne rzeczy pod tą maską. Zobaczymy, jakie możemy tu bodykity albo spoilerowanie zainstalować. Ja podejrzewam, że coś tutaj będzie można fajnego zainstalować, wiecie, bo... no bo podejrzewam, że będzie można rajdówkę z tego zrobić. To jest fantastyczne auto. Ja widziałem z jakimś opcjonalnym tylnym zderzakiem, ale to była na pewno ta wersja właśnie z 4 roku, a nie z 5, bo miała te charakterystyczne lampy z przodu. No fantastyczny samochód, kurde, coś wspaniałego. Niewiele tutaj możemy zobaczyć w Forzie Viście, a chciałem właśnie ogarnąć ten silnik. No i tak jak myślałem, bardzo dużo opcji tuningowych mamy w Subarce. Bardzo dużo, możemy z tego prawdopodobnie zrobić jaką rajdówkę. O, coś takiego, nie, to mi się nie podoba, tak pusto wygląda. Część z tych zderzaków są bez regulacji. To znaczy one mają już predefiniowaną jakąś regulację, tak? Swoją taką. Jedne mają większy docisk, te zderzaki, inne mniejsze. Podoba mi się ten, on jest taki minimalistyczny. Właściwie to mamy takie dokładki tylko dodane, tak jakbyśmy porównali ten pierwszy zderzak do tego ostatniego. To tutaj takie dokładeczki są tylko. I tak się zastanawiam, czy nie dać właśnie takiego rajdowego, ale podoba mi się fakt, że w tym zderzaku mamy logo STI, mamy logo czy emblemat Subaru, no i dodatkowo będzie regulowany, tak? I tu możemy dać oponę na dachu, możemy dać taki regulowany spoiler, ale ten standardowy mi się tak podoba, że no nie mam serca go wymieniać. Tylny zderzak, o, to możemy sobie wymienić, progi. Tutaj jakiś taki hardkorowy, mamy takie chlapacze.
I takie coś. Opór minus 1. Czy takie z chlapaczami progi? No tak patrzę. Ten próg mi tak nie do końca. Zobaczcie, to tak wygląda, jakbyśmy tylnych drzwi już nie mogli otworzyć, co? Bo tak jakby ten próg blokował. Dziwna sprawa, dziwnie to wygląda, ale patrzcie, jak zawieszenie. Znaczy zawieszenie, jak tutaj podwozie fajnie wygląda w tym aucie. Jak na Forze, nawet tam jakiś dyferencjał widać. Spoko. No. Wiecie co, to i tak ma być rajdówka, więc dajmy te chlapacze, niech to jakoś tak rajdowo wygląda. No i maska. No i tutaj ciekawa sprawa, możemy wlot na dachu sobie zrobić i dodatkowe oświetlenie. Tylko pytanie właśnie, czy to oświetlenie będzie rzeczywiście działać? A, dajmy sobie. No i zrobię tutaj jakiś tuning. No i już sobie w miarę stuningowałem Subarkę, tak myślę, że w porządku się nią już jeździ, więc chyba czas przejść do wyścigów i sprawdzić, jak to się ma w praktyce. No mam ten trudny tryb, wiecie, najtrudniejsze boty jakie mogą być, więc liczę tak na trzecie miejsce. Zobaczymy jak pójdzie na offroadzie właśnie. Zrobiłem sobie zdjęcie akurat, strasznie lubię robić w Forzie zdjęcia, bo te samochody jakoś podczas robienia zdjęć wyglądają lepiej albo coś, nie wiem, no lepiej, fajnie się robi zdjęcia. Tak, więc skróciłem sobie tutaj troszeczkę biegi niż tam standardowo było to ustawione. Dzięki czemu Subarka powinna być bardziej żwawa, nie wiem czy jeszcze tych biegów nie skrócę mocniej. Jest dobra zarówno na shooter, jak i na taki totalny offroad, więc może na multiku będę nią śmigał też na przełajówkach jakichś. Tylko wiecie co, ja myślę, że warto by było wymienić ten tylny zderzak, dlatego że on jest raczej taki bardziej uliczny. Tak jakoś mi nie pasuje do tego stylu rajdowego, a właśnie chciałbym mieć jakiś taki samochód offroadowy, taką fajną rajdówkę, bo mam rajdówki ogólnie na offroad zrobione, tylko że z takich starszych lat Subaru jest to jednak taki, no kurde, zajebisty, kultowy samochód offroadowy, nie offroadowy, tylko rajdowy. Zastanawiam się tylko, czy będą się świecić przednie reflektory, te takie dodane tutaj do razem z tym zderzakiem. Trzeba będzie to sprawdzić, ale najpierw wymienię ten tylny zderzak. Odrobinkę podniosły mi się statystyki, moja Subarka ma teraz 898 punktów. Na statystyce coś tam można by było jeszcze ulepszyć, ale tak się zastanawiałem, kurczę, chyba nic nie trzeba. Jest w miarę okej. Niecałe 300 km prędkości maksymalnej, tam chyba 292 albo coś takiego pokazywało w symulacji. I tyle absolutnie wystarczy na takie offroady, shootery. Powinno przynajmniej, tak? Samochód ma zawieszenie offroadowe, oczywiście opony też offroadowe. I zrobiony tak, żeby wymiatał po prostu na szutrze i offroadzie. I żeby to sprawdzić, to właśnie pojedziemy sobie jakieś wyścigi. Tu mamy na przykład okrążenia. Jestem bardzo ciekawy. Tu mamy sprint. O, jest całkiem niedaleko, więc zaczniemy sobie od tego sprintu. Co do zmiany biegów, jest fantastycznie. Naprawdę biegi są fajnie tutaj ustawione. I nie są ani za krótkie, ani za długie. Mógłbym je odrobinę może skrócić. Zobaczymy, jak będzie mi się jeździć na takim ustawieniu. Może nie będzie źle. Startujemy, tu mamy też inne Subarki. Chyba same Subarki są. Nie, tam jakieś inne Japońce są jeszcze chyba. Same Subaru? No dobra, zobaczymy. To jest chyba jakiś taki, nie wiem,
Okej, dobra, jadę. Myślę, że ich rozwalę. Wystartowałem pierwszy, bo chyba mam kupioną tą umiejętność, żeby na zawodach startować jako pierwszy. Tutaj standardowo napęd był tak ustawiony, że było chyba 60 na tył tej mocy i 40 na przód oczywiście. Ja ustawiłem sobie 50 na 50. No tak mi jakoś zawsze pasuje na te szutry takie ustawienie, chociaż jakby było bardziej na tył, to lepiej by driftował, ale z drugiej strony też na tym szutrze wydaje mi się, że samochody lepiej się zbierają, jak mają 50 na 50 ustawione. Zobaczymy, na razie jest fantastycznie, jeśli chodzi o przyspieszenie. No, wystartowałem z pierwszej pozycji, więc ciężko tak stwierdzić. To dopiero zobaczymy sobie pewnie na następnych wyścigach. Co do szosy, no tutaj zaraz zobaczymy. Aha, tu mogłem wejść mocniej. A, w sumie to, że wyhamowałem. Teraz mnie powinni wyprzedzić, tak. Ja się chcę tutaj z jakimś Mitsubishi pościgać, ale tam chyba jest jakieś Mitsubishi. Widziałem, że coś tam stało na starcie. Moglibyśmy spróbować jeszcze skrócić te biegi. Zobaczymy, jak wtedy sobie Subaru będzie radzić. No i co, z tym zderzakiem takim standardowym chyba lepiej wygląda, nie? Niż z tym takim pseudo-ulicznym. Z tyłu chodzi mi. No takie jakieś tu otwory były prześwitujące. Nie podobało mi się to. Tak jest moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Zresztą są te chlapacze widać, że to jest taka typowa rajdówka, a nie. I tak, jeśli chodzi o przyspieszenie, to te skrócone biegi naprawdę robią teraz robotę. Nawet boty nie są w stanie mnie tutaj podgonić na prostej. No ja w ogóle tych wyścigów nie znam. Mało kto na multiku wybiera te szutrowe. To są trasy mieszane, tak? A to się fajnie jeździ, bo można sobie podliftować, tylko wszyscy się wkurzają, bo każdy chce tą szosę jeździć. I jak ktoś weźmie sobie samochód na szosę, no to przeważnie są te offroadowe albo szutrowe, te mieszane trasy. To był chyba jedyny wyścig, który przejechałem startując z pierwszej pozycji, bo już powinna mi się ta umiejętność skończyć. No same Subaru tu były, cholera. Nie, jest Lancer MR 04, Subaru, Lancer. Weźmiemy sobie wszystkie samochody, jakie są jakieś tam offroadowe na następnym wyścigu i zobaczymy, jak moje Subaru sobie poradzi. To nie ma, wiecie, tam większego znaczenia. Umiejętności. Czysta jazda tylko 1000, tak mało? Nie wiem, coś tu nie pasuje. Oszukali mnie. Zobaczymy. Wydaje mi się, że w miarę czysto jechałem. Dobrze, teraz spróbujemy troszeczkę jeszcze skrócić te biegi. Chodź tu myszka, no cholera jasna. Nie działa myszka. Ja lubię tą myszką tunigować, bo jest dużo szybciej. No i spróbujmy. Teraz pokazuję mi 289. I zobaczymy, czy przyspieszenie na symulacji się zmniejszy. Znaczy zwiększy w sumie. Czy czas się zmniejszy. Od 0 do 161. Tutaj mamy jeszcze laga na zmianę biegów, więc nie zawsze jest tak, że jeśli skracamy te biegi, no to rzeczywiście ten czas przyspieszenia do setki nam się skróci, tak? Widzicie, ja tutaj sobie ten suwak przesuwam w prawo, ale o, zobaczcie, tutaj już czas na przykład od 0 do 160 wzrósł, tak? Dlatego, że mamy te lagi na zmianę biegu. I z tym się trzeba liczyć, ale zobaczcie, miałem to ustawienie, pyk, i mogę jeszcze przejechać troszeczkę w prawo i mam już 7,083 do 161, tak? Więc przyspieszenie jest troszeczkę lepsze. 83, 83, jeszcze kawałek. O, i tu już nam się zwiększa, tak? Ten czas, więc okej, teraz to powinno być najlepsze ustawienie, jakie mogliśmy zrobić do Subaru. Biegi będą odrobinę krótsze, ale tutaj naprawdę widzieliście, teraz możecie sobie cofnąć i ewentualnie jeszcze prześledzić, jakie je prędkości osiągałem. Myślę, że to nie było więcej jak tam, nie wiem ile tam mogło być, no. Na pewno nie było więcej jak 250 km na godzinę. I teraz tak, weźmy sobie Anything i biorę moje Subaru. No i tu już mamy Acura NSX, mamy tu jakiegoś Forda Raptora, jakąś Audice Quattro i mamy jakiegoś Mercedesa, Tesle mamy nawet. No dobrze, zobaczymy, jak pójdzie.
No i teraz nie startuje z pierwszej pozycji, tak? Więc teraz moja Subarka ma szansę się tak naprawdę wykazać. Jeśli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, no to po skróceniu tych biegów tam nie wzrósł, nie zmalał ten czas, no nie? Więc nie wzrosło przyspieszenie. Tylko od 0 do 160. Także przy wyższych prędkościach powinno być lepsze to przyspieszenie. To jeszcze kwestia też ustawienia każdego biegu indywidualnie. Bo ja tutaj bazuję na razie na takim ustawieniu domyślnym tych biegów. Ale widzę już, że jest bardzo fajnie. No, ścigam się teraz z samochodami szosowymi też. No, ale te boty jeżdżą po tymi samochodami szosowymi po szutrze jak po asfalcie normalnym. Tam z przodu widzę jakieś Subaru, chyba takie jak moje. Zaraz zobaczymy. Jest Audi Quattro. Troszeczkę, jeśli ma się napęd na 50/50, czyli 50 na przód i 50 na tył mocy, no to minus jest jedynie taki, że przy skręcaniu no jest problem, tak? Przy przyspieszaniu moim zdaniem powinno być lepiej na szutrze, na asfalcie niekoniecznie. Ale przy skręcaniu i dodawaniu gazu no jest znacznie gorzej, tak? Samochód wyrzuca z zakrętu. Te opony są znacznie wtedy obciążone, zwłaszcza te przednie, skrętne. I tracą przyczepność, krótko mówiąc. Samochód wywala na zewnętrzną i robi się problem. Tutaj trójeczką zaryzykowałem, ale się udało. Było bardzo dobrze. Trochę źle biorę te zakręty. No mówię, tych wyścigów... Te wyścigi tak słabo jeżdżę, bo ich nie znam za dobrze. Teraz podgonię tutaj Subarkę, mam nadzieję. Oj, ciężko będzie. No, ładnie tam daje. To jest ta starsza Subarka, 22B. Też bardzo fajnie, fajne z wyglądu, tak, przede wszystkim. Nie udało się podgonić. Czas okrążenia miałem o 1/100 sekundy. Gorszy. No, ale liczy się ten, kto wygrał, tak? Nieważne o ile, ważne, że wygrał on, a nie ja. Zrobimy teraz ten tuning. Dyferencja ustawimy, no, 60%. O, właśnie tak. I zobaczymy, jak teraz będzie się skręcać Subaru. Troszeczkę był problem przy skręcaniu, ale teraz może się uda naprawić. I tu znowu, a tutaj mamy praktycznie sam szut. Jest trochę asfaltu, niedużo. Tu mamy przełajówkę. Ja bym chciał na szutrze się ścignąć. Tutaj mamy fajny wyścig, zobaczcie, tutaj będzie sporo szutru. Lecę tam. No i zobaczymy teraz, jak będzie z tym ustawieniem dyferencjału się jechało. Mamy tutaj już same samochody rajdowe. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Lecimy. Start taki sam, nie ma specjalnej różnicy na asfalcie. Zobaczymy, jak będzie na szutrze. Tu mamy bardzo gładziutkie zakręty na szutrze, także będzie można bardzo szybko pojechać. I zobaczcie, prędkości 200 km na godzinę. Naprawdę nie potrzeba tutaj ustawienia tej skrzyni, żeby tam jechać jakieś 300 czy 330 km na godzinę. Naprawdę te niecałe 300 km na godzinę wystarcza do jazdy po offroadzie czy jakimś tam szutrze, naprawdę. Wolę skrócić sobie troszeczkę te biegi, żeby samochód lepiej się zachowywał przy przyspieszaniu, tak? Teraz powinno być znacznie lepiej przy skręcaniu. Oh, fuck! Widzieliście to? Jaki skok? Powinno być znacznie lepiej przy skręcaniu i chyba jest, chociaż no właśnie tutaj mamy też same gładkie takie zakręty. No, zobaczymy, jak będzie na asfalcie, bo tutaj kawałek asfaltu będzie, ale to chyba tylko 500 metrów. Nie no, ze 100 metrów asfaltu będzie. Dlatego to jest fajny wyścig, bo tu można zapierniczać po tym szutrze. Cyk. Tutaj wszedłem tak driftem, dużo czasu przez to straciłem. No ale wiecie, show.
Wow! No teraz można dupką zarzucić mocniej. Nie tak jak wcześniej. I jeszcze jest fajna sprawa, jeśli są te skrócone biegi, to nawet jeśli za wcześnie wrzucę bieg, to to Subaru jakoś tam jeszcze jedzie, no nie? Oczywiście nie na maksymalnych, na nominalnych obrotach, gdzie ma największą moc, tylko na trochę niższych obrotach, ale ponieważ te biegi są skrócone, to i tak, wow, jedziemy tutaj bardzo szybko, 250, nawet 260 było, co? To i tak ma odpowiednio dużo mocy, żeby tam jakoś jechać do przodu, nie? O-o. A tak jakbym miał te biegi wydłużone właśnie, to musiałbym się bardziej skupiać na tym, aby mieć odpowiednie obroty na danym biegu. Także, o kurde. Ja nie wiem, zobaczcie, wybrałem sobie tą klasę rajdówek i kurde, poszło mi znacznie lepiej. Tak, żeby sprawdzić, ja jeszcze przejadę jeden wyścig, spróbuję się ścignąć właśnie z tymi wszystkimi klasami i na tym samym wyścigu i zobaczymy tylko końcówkę, jak to będzie wyglądało. Posłuchajcie w ogóle, jak to Subaru brzmi na postoju. Bardzo fajny taki buczący dźwięk jak Subaru. Posłuchajcie. A i udało się ukończyć na pierwszej pozycji. W sumie jeśli chodzi o poziom trudności, to chyba jest tak samo, wiecie? Jakoś mi się tak wydawało. Nie ma jakiejś specjalnej różnicy między tymi klasami samochodu. Doganiał mnie Ford Focus chyba, albo Fiesta. Chyba Focus to jest. To jest ten najnowszy Focus. Bardzo fajnie mi się jechało, ten wyścig jest bardzo, bardzo szybki. Co do Subaru, no to jeśli ktoś bawi się w te tuningi, dostosowywanie samochodu, to polecam właśnie sobie zrobić Subaru z napędem 60% na tył i 40% na przód, ewentualnie jakieś tam jeszcze inne ustawienie, ale lepiej nie robić 50/50, bo jest słabo skrętny tylko Subaru i może się okazać, że na zakrętach będzie Wam ciężko wyrobić. Ogólnie bardzo fajnie udało się ten samochodzik zrobić na seryjnym silniku. A jest prawie wymaksowany, można tutaj jeszcze sobie odjąć troszeczkę wagi i tak, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, to jest fantastycznie, naprawdę samochodzik jest niesamowity. I teraz staram się ogólnie robić tak samochody w Fordzie, żeby te biegi troszeczkę skracać, ale też tak jak mówiłem, bez przesady, żeby zaraz nie okazało się, że musimy co chwilę biegi zmieniać i więcej czasu tracimy na samą tą zmianę niż na przyspieszanie, no to wtedy bez sensu jest. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że podoba Wam się to Subaru i ten mój tuning i że wpadniecie na kolejne odcinki z Forza Horizon 3. Trzymajcie się, na razie, pa pa.